Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, może nie do końca z samej gry, a z zapowiedzi nowej serii, która najprawdopodobniej będzie miała miejsce na naszym kanale. Jest to seria z W50. W50, no już bardzo długo wyczekiwany serwer, jak no pewnie wiecie, bardzo dużo osób, czy to w Polsce, czy za granicą, na niego czekało. Jest to okrągła liczba, wiadomo, że okrągłe liczby się bardzo fajnie sprzedają, jeżeli chodzi o serwery w Shakesie, więc no, tak jak mówię, W50, połowa setki, można by powiedzieć. Także no bardzo, bardzo dużo osób czekało, no i wreszcie jest. Wreszcie jest, tym razem odliczanie pojawiło się z ponad tygodniowym wyprzedzeniem. Także no, można powiedzieć, że bardzo wcześnie nam dali to info i teraz, z tego co słyszałem, mają być właśnie informacje o nowych serwerach przynajmniej na tydzień wcześniej, nie tak jak to miało miejsce do tej pory, że na przykład we wtorek mówią, że w piątek jest serwer, tylko żeby było więcej czasu na przygotowanie. No i co do tego W50, start będzie 9 lipca o godzinie 16:00. Najprawdopodobniej wtedy będzie też livestream na moim Twitchu, którego już teraz możecie zafollowować, są tam linki w przypiętym komentarzu, w opisie. Będę jeszcze o tym wszystkim informował, to są takie wstępne informacje. Jeżeli na 99% gram na tym serwerze, to nie wiem, co by musiało się stać, żebym nie grał, ale jeszcze nie daję sobie 100% szans, żebyście tam potem nie mówili, że coś powiedziałem, a nie zrobiłem, więc na 99% tutaj gramy, na 99% również będzie live od razu od godziny 16 właśnie z tego serwera na Twitchu, dlatego że mam wtedy wolne, więc mam tą, można by powiedzieć, taką swobodę, że mogę sobie w ten dzień zaplanować jak chcę to granie, więc tak to chyba będzie wyglądać, natomiast jeszcze zobaczymy. Bardzo dużo osób pewnie was właśnie zainteresowanych, można powiedzieć zaciekawionych, jaką klasą będziemy grać. Opcje są w tym momencie dwie. Opcje są dwie, dlatego że albo będzie to mag, już przetestowaliśmy, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, z maga przetestowaliśmy go trochę na W48, więc bardzo możliwe, że będzie to właśnie mag, tylko na takim wyższym poziomie, nazwijmy to, albo będzie to zabójca. Zabójca też mi chodzi pod głowę od dłuższego czasu, więc między tymi dwoma klasami będę jeszcze decydował. Możecie napisać w komentarzu, co wy byście woleli, czy na przykład maga, czy zabójcę. Jeżeli ktoś tam napisze zabójcę, to możecie zlajkować jego komentarz, żeby on był wysoko, albo na odwrót, jeżeli ktoś napisze maga i będziecie chcieli maga, to możecie zlajkować komentarz właśnie tego maga. No ale tak, no na zwiadowcę póki co w ogóle nie mam ochoty, całą resztę tutaj tych klas, chcąc nie chcąc, już mam, więc zostaje nam mag albo zabójca właśnie, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli oczywiście będziemy grać magiem, no to ten z W48 pójdzie w odstawkę, no bo nie miałbym czasu na granie dwoma tymi samymi klasami na różnych serwerach, więc po prostu W48 zostawię, a polecimy sobie na W50. Co mogę więcej powiedzieć? Jeżeli chodzi o gildię, bo bardzo dużo osób z was pyta już, to od razu powiem, że będę grał w gildii polskiej, jeżeli będę. I będzie to gildia no złożona przez kilka osób, w tym przeze mnie, można powiedzieć, taką grupkę, tam będziemy grupką oficerów i wspólnie tam zarządzać tą gildią będziemy, natomiast w tym momencie już za bardzo miejsc nie ma do tej gildii, już teraz zbieramy tylko osoby, które są naprawdę takimi, kilka ostatnich miejsc zostało tak naprawdę, które są takimi naprawdę mocnymi grzybiarzami tylko i wyłącznie, więc jakby nie chcę tutaj nikomu obiecywać, że go dodam albo nic takiego, na pewno nie na starcie serwera, może tam jak serwer się bardziej rozwinie, to wtedy. Oczywiście zapraszam, jeżeli ktoś będzie spełniał wymogi, natomiast na początku, no w tym momencie takiej gildii już jest, można powiedzieć, że gildia zamknięta, nie? Więc no już była planowana od jakiegoś czasu, dlatego tak to wygląda, ale nie mówię, że tak jak wspomniałem, w przyszłości tam nie będziemy mogli razem zagrać w tej gildii, jeżeli ktoś z was będzie również na tym serwerze grał. A mam nadzieję, że dużo osób, nie? Bo myślę, że jednak sporo właśnie na to W50 czeka. No i tyle. Klasa postaci, myślę, powiedziana, gildia powiedziana. W każdym razie no będzie to polska gildia. No i myślę, że będziemy się starać, żeby... Bardzo ciężko będzie, żeby to była topowa gildia serwera, bo jednak wiem, jakie ekipy startują z Niemiec i tak dalej. I jednak no nie damy rady, to na 100%. Nawet jakbyśmy się zebrali w 50 najmocniejszych Polaków, to będzie ciężko. Byłoby ciężko. Natomiast myślę, że top 1 Polska będzie... Taką mam nadzieję, że będzie po prostu top 1 Polska, a może z czasem jakoś tam w rankingu przeskoczymy i tych Niemców, zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno będzie to fajna rywalizacja i fajnie się to będzie oglądać. W50 też serwer, który na pewno szybko nie umrze, tylko będzie miał aktywnych graczy przez bardzo długi czas i na tym mi właśnie zależy. Dobra, no i co? I chyba tyle z takich informacji, krótkiej info, żebyście wiedzieli, tak jak mówię, 9 lipca, czyli za tydzień i 2 dni, bodajże to wszystko wystartuje.
I co mogę wam więcej powiedzieć? Chyba wszystko. Także piszcie w komentarzach, jaką klasę byście obejrzeli. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Takie krótkie info dla was. I chyba tyle, nie? Także jeszcze raz, zostawcie kciuka w górę. Możecie pod tym filmem, żeby więcej osób zobaczyło. Możecie zostawić komentarz, tak jak już wspomniałem, czy będziecie grać. Na przykład wy, jaką klasę wybierzecie, jeżeli będziecie grać, czy w ogóle będziecie grać. I tak dalej, także dajcie znać. No i co mogę więcej powiedzieć? I to, tak jak mówię, no kciuk w górę, followujcie na Twitchu, bo tak jak mówię, prawdopodobnie będziemy sobie streamować ten serwerek. No i jeszcze możecie wbijać na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i opisie. Dziękuję wam za oglądanie, za uwagę, trzymajcie się i cześć!